CP1 to nasza pierwsza samodzielnie zaprojektowana i certyfikowana zgodnie z normą EN166B ochronna okulary, specjalnie opracowana dla iSoftu. Wiele czasu i długich faz testowych zostało poświęconych na dopracowanie okularów w najdrobniejszych szczegółach. Efektem jest koncepcja okularów ochronnych, która nie pozostawia żadnych życzeń. Każda para gogli CP1 jest dostarczana w czarnym kartonie, który zawiera gogle w worku z tkaniny, części zapasowe i akcesoria, instrukcje obsługi i uchwyt na kask. Zestaw części zapasowych obejmuje uchwyt na kask oraz wymienną poduszkę piankową. Czarny worek z tkaniny z wygodnym paskiem do noszenia. Zawiera gogle CP1 z zamontowanym opaską na głowę. Tutaj można wyraźnie zobaczyć wycięcia na zauszniki okularów, a także 6 magnesów neodymowych do mocowania osłon ochronnych. Okulary CP1 są dostępne w 3 różnych kolorach oprawek: tan, olive i czarny. Podczas dostawy soczewki osłon ochronnych są pokryte żółtą folią ochronną od wewnątrz, którą należy usunąć przed użyciem. Do tego celu nadaje się ostry przedmiot, taki jak pinceta. Podczas usuwania należy uważać, aby nie oderwać czarnej podwójnej warstwy z celulozy z czarnym rantem, ale tylko żółtą folię. Cechy. Paski silikonowe na opasce głowy dla pewnego dopasowania. Magnesy neodymowe do mocowania osłony. Wyściełanie z pianki o zamkniętych komórkach. Wycięcia w ramce i wyściełaniu dla lepszego komfortu z okularami korekcyjnymi. Okulary CP1 są dostępne w 2 różnych kształtach. Soczewka Regular jest przeznaczona do wszystkich zastosowań. Większa soczewka RX jest przeznaczona dla osób noszących okulary korekcyjne. Oba kształty soczewek są również dostępne opcjonalnie w wersji Smoke. Wszystkie soczewki są testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN166B przez niemiecki instytut. Tutaj dobrze widać podwójną warstwę soczewki, która znacznie zmniejsza parowanie. Porównanie między wersją przezroczystą a ciemną. To jest wersja RX dla osób noszących okulary korekcyjne. Można je nosić z niemal dowolnymi innymi okularami. Wersja RX ma oczywiście soczewkę z podwójną warstwą przeciwparową. Oczywiście ten rodzaj soczewki jest również dostępny w obydwu kolorach. Również oprawka jest testowana i certyfikowana zgodnie z normą EN166B. Aby wymienić soczewki, trzymaj oprawkę obiema rękami i rozsuń ją równomierną siłą. W ten sposób soczewki zostaną uwolnione z punktów zakotwiczenia. Oprawka wchodzi i blokuje się w tym łączeniu na kształt ogonka. Zaczynając od mostka nosowego, włóż soczewkę do oprawki i podążaj za kształtem oprawki od dołu do góry. Gdy soczewka jest w pełni osadzona w oprawce, możesz nacisnąć oprawkę na soczewkę, aby zatrzaskała się w łączeniu na kształt ogonka. Oto widzimy okulary, opaskę na głowę, montaż na kasku oraz bolce blokujące. Paski są montowane w tych wycięciach, okulary są dostarczane z zamontowaną fabrycznie opaską na głowę. Opaska na głowę ma profil silikonowy na wewnętrznej stronie, aby zapobiec ślizganiu się. Na końcach znajduje się przejście dla bolców blokujących, a po środku są 2 klamry do regulacji długości. Aby zamocować opaskę na głowę, wsuń ją od zewnątrz, z silikonową strukturą zwróconą w górę, przez wycięcie w okularach. W razie potrzeby można użyć odpowiedniego narzędzia, aby pomóc w tym procesie. Wsadź bolce blokujące przez przejście i powtórz te kroki po drugiej stronie.
Teraz możesz przekręcić pasek na tył. Opaska jest teraz w pełni zamontowana. Aby ją odkręcić, wyjmij bolce blokujące z przejścia przy użyciu odpowiednich narzędzi, jeśli jest to konieczne, i usuń paski. Jako alternatywę dla opaski na głowę, zestaw okularów zawiera również montaż do kasku Begadi Fast. Montuje się go w ten sam sposób co opaskę na głowę, upewniając się, że przednia strona zapięcia jest zwrócona w stronę soczewki. Teraz oba zaczepy należy włożyć do gniazda mocującego na kasku. Aby dostosować długość pasków, załóż kask na głowę i dostosuj paski okularów, tak aby były bezpieczne i wygodne. Okulary mogą teraz być używane z kaskiem. Jeśli pianka jest uszkodzona, bardzo brudna lub wykazuje ślady zużycia, można ją wymienić na załączoną w zestawie piankę. Najpierw trzeba mechanicznie usunąć starą piankę, co może wymagać pewnej siły. Można również delikatnie pomóc sobie nożem. Uważaj, aby nie uszkodzić ramki. Następnie usuń pozostałości kleju za pomocą rozpuszczalnika. Po usunięciu wszelkich pozostałości i oczyszczeniu ramki z tłuszczu i kurzu, można przykleić nową piankę. Częścią bogatego zestawu akcesoriów CP1 jest również adapter RX. Adapter posiada elastyczne ramiona na górze i na dole, które wyregulowują i stabilizują adapter. Adapter pełni funkcję oprawek okularowych, musisz jednak udać się do swojego zaufanego optyka, aby wykonał odpowiednią wkładkę korekcyjną. Po dostosowaniu przez optyka adapter jest wkliknięty do oprawki, jak pokazano tutaj. Kolejnym opcjonalnym akcesorium są osłony ochronne dostępne w dwóch rozmiarach i trzech kolorach. W zestawie znajdują się dwie torby z drobnymi elementami oraz sama osłona. Każda osłona posiada wiele otworów wentylacyjnych dla optymalnego komfortu. Na górze znajduje się sześć magnesów neodymowych, które służą do szybkiego montażu na okularach. Jedna z toreb zawiera sznurek z klamrą zaciskową. Możesz wygodnie regulować długość sznurka za pomocą klamry zaciskowej. W drugiej torbie znajdują się cztery śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, które są potrzebne do trwałego zamocowania osłony na okularach. Przeciągnij sznurek przez odpowiednie otwarcie i zabezpiecz go węzłem. Osłona jest teraz gotowa do użycia. Tarcza może być łatwo zamontowana i zdemontowana za pomocą jednego ruchu, a także w razie potrzeby można ją również mocno przykręcić śrubami. Tutaj widoczne są cztery wycięcia na nakrętki śrub. Aby ułatwić montaż, zaleca się usunięcie elementów dodatkowych, takich jak pasek, soczewka itp., aby uzyskać łatwiejszy dostęp do śrub. Po zdemontowaniu wszystkiego można zobaczyć otwory na czterech śruby wewnątrz ramy. W każdej tarczy znajdują się wymagane nakrętki i śruby do montażu. Najpierw wstaw nakrętkę w wycięcie w tarczy. Trzymając nakrętkę, wsuń śrubę od góry przez ramę i dokręć ją do nakrętki. Powtórz ten proces, aż wszystkie śruby zostaną zamontowane. Teraz możesz ponownie zamontować akcesoria, ale pamiętaj, że dolna część ramy jest mniej elastyczna ze względu na tarczę.
Opcjonalnie dostępny jest również adapter do kamer sportowych. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne śruby do montażu. Dołączony jest także rozszerzany pasek na głowę, który montuje się dodatkowo, aby lepiej zrównoważyć dodatkową wagę kamery. Adapter montażowy jest kompatybilny ze standardem powszechnie stosowanym w kamerach GoPro. Na dolnej części widać cztery otwory na śruby. Adapter o strukturze plastra miodu blokuje tylko kilka otworów wentylacyjnych i ma niewielki wpływ na komfort noszenia. Umieść adapter na CP1 i trzymaj go na miejscu, obracając okulary do góry nogami. Dokręć adapter do okularów ręcznie. Powtórz ten proces z czterema śrubami. Teraz masz solidne połączenie między adapterem a ramą okularów. Teraz możesz umieścić nakrętkę i śrubę, aby zamocować kamerę sportową. Na koniec zamontuj rozszerzany pasek na głowę, który można regulować długość, jak pokazano na filmie.